3,43. Czy Wy to w ogóle rozumiecie? 3,43 zł za kilogram tych pomidorów. W Polsce 7,99 za kilogram takich samych pomidorów. Dla mnie to się w głowie nie mieści. Powiem Wam szczerze, że bardzo ciekaw byłem przed przyjazdem na Euro 2024 do Niemiec cen w sklepach spożywczych w Niemczech. Często polscy kibice będą oczywiście robić zakupy, więc dla nich ceny będą też bardzo istotne, ale jeszcze bardziej ciekawiła mnie dysproporcja pomiędzy cenami w polskim Lidlu a niemieckim. Pod niemieckim Lidlem właśnie jestem, w polskim Lidlu byłem jeszcze tuż przed wyjazdem do Niemiec. Zapamiętałem sobie i zrobiłem zdjęcia cen w polskim Lidlu. Sprawdziliśmy, jakie ceny są tutaj w niemieckim. Chodźcie z nami, zobaczcie, jak to wygląda, jakie są różnice, czy w ogóle są różnice, a może wszystko kosztuje tyle samo. Przemyk Ofiara, zapraszam, chodźcie ze mną. Dobrze, idziemy na zakupy, zacznę od pieczywa. Bym Pana potrącił niestety, ale chlebek za 2 euro. Zobaczcie, mamy taką różnicę, że... Patrz, co się dzieje. No, człowiek głupi jednak. Za 2 euro kawał bochna. No dobrze, czas na bułeczki. Teraz jak już nauczyłem się operować tym, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć bułeczek. Bułeczka kosztuje tutaj dokładnie 19 centów. Drożej niż w Polsce zdecydowanie. Ale będzie jedzenia. Cukier. Mam jakąś promocję, widzę. 1,49 euro. 6,50 w złotówkach za cukier. 2 zł aż drożej niż w Polsce. Kolejny produkt, który jest droższy niż w naszym kraju, w tym samym Lidlu. Cóż my tutaj mamy? Chciałbym zobaczyć ser. 5,38 za kilogram kosztuje to opakowanie sera. Bierzemy i już sprawdzam, ile to kosztowało mnie w Polsce. Za kilogram 26,94 w złotówkach. 23,38. Pierwsza, tańsza rzecz niż w Polsce. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest to jakaś promocja. Minus 20%. Normalnie kosztowało to drożej. Ceny sera będą podobne w Polsce i polskim i niemieckim Lidlu. Kostka masła. Tutaj masłowidzę jest po 250 gram w opakowaniu. Zatem więcej niż w polskich sklepach. Za kilogram 8,76 euro. Błyskawicznie przeliczamy. 38 zł za kilogram kosztuje takie masło. Patrzymy, jak to jest w Polsce. 29,95, no 30 zł za kilogram. Drożej, kolejna rzecz, która jest droższa niż w naszym polskim Lidlu. Kolejny produkt, który każdy musi mieć w swojej lodówce, to jest mleko. Oczywiście do kawy, czy to napić się po prostu. Mleko tutaj litrowe kosztuje 99 centów. To będzie lekko ponad 4 zł, może 4,20 po dzisiejszym przeliczniku. Natomiast zobaczymy, jak wygląda za litr mleko w Polsce. Patrzę sobie, znalazłem mleko najtańsze, to 2%, pamiętajmy, to jest więcej procent, za litr 2,99, 3,2%, 3,19, wciąż w Polsce około złotówkę albo nawet troszeczkę więcej taniej niż w Niemczech. Czas na butelkę wody, 29 centów, zwykła, najtańsza butelka wody. 29 centów to jest złoty 26, woda w Polsce 99 groszy. Kolejna rzecz w Niemczech droższa niż w Polsce. Coca-Cola to też może się w każdym domu przydać. Niestety nie widzę tutaj w ogóle Coca-Coli litrowych. To jest litr 25, kosztuje euro 49. Ja sprawdzałem w Polsce Coca-Colę litrową, która za litr kosztuje 6,99 złotówka. Tutaj mamy za litr euro 19, więc będzie to podobna cena albo nawet w Niemczech taniej niż u nas, ale pamiętajmy, że są inne butelki, to się wszystko różni, więc no, tego to może wszystko wynikać. Jeżeli ktoś chce w domu coś przekąsić, jaka przy Euro 2024 na pewno się przyda. Paczka chipsów 1,49 powiadacie. 6,48 w Niemczech taka paczka, w Polsce 6,99. W Niemczech chipsy o 50 groszy tańsze niż w Polsce. słuchajcie, w Polsce też 2,99, tylko w złotówkach z zakrzesami. Możecie sobie ocenić, jaka jest różnica. Razy 4 i troszkę trzeba pomnożyć, także tutaj jabłka znacznie droższe niż w naszym kraju. W Polsce pomidory pewnie te same, bo też z Polski 7,99 za kilogram. Patrzymy, jak wygląda to tutaj. 3,43. Czy Wy to w ogóle rozumiecie? 3,43 zł za kilogram tych pomidorów. W Polsce 7,99 za kilogram takich samych pomidorów. Dla mnie to się w głowie nie mieści. Sprawdzałem jeszcze, czy tu jakiś haczyk występuje w cenie tych pomidorów. Wróciłem jeszcze tutaj, ale one są dokładnie takie same jak u nas. Nawet opakowania są takie same. Są zwykłe polskie pomidory, które tutaj kosztują znacznie taniej. Zresztą widzicie to wszystko na rozpisce. W Polsce 8 zł za kilogram. Tutaj dużo taniej. To jest przykre, że polski pomidor w Polsce jest znacznie droższy niż przywieziony tutaj do Niemiec. 8,17 zł za kilogram takich, no chyba zwykłych, najzwyklejszych, innych nie ma ziemniaków. W Polsce, przypomnę, 4,99, 3 zł taniej w Polsce, także w Polsce kupujcie ziemniaki w Polsce, a nie w Niemczech. Jaka jeszcze różnica, tak chyba ostatnia, którą zauważyłem, w Lidlu nie ma tutaj kas samoobsługowych. W Polsce są bardzo popularne, coraz bardziej popularne. Tutaj tylko tradycyjnie trzeba iść do pani robi pik, ale kasy samoobsługowej nie ma. Duża różnica. Jak sobota, to tylko do Lidla. Zakupy zrobione, zapłacone trochę ponad 20 euro. Generalnie to, co mówiłem podczas programu, większość rzeczy droższa jest tutaj w Niemczech niż w Polsce, natomiast szokujące dosyć dla mnie i pewnie dla Was jest dysproporcja pomiędzy ceną pomidorów, tych samych polskich pomidorów, które są znacznie tańsze tutaj w Niemczech niż w Polsce. Mam nadzieję, że ten odcinek vloga, no troszkę inny niż piłkarski, ale też te boki mistrzostw, to czym kibice będą się tutaj spotykać, a też do sklepu będą chodzić, żeby się zaopatrzyć w produkty spożywcze. Nasi fani na pewno będą się tutaj do Lidla czy do innych sklepów udawać. Mam nadzieję, że to też dla Was jest ciekawe i interesujące. Zostańcie z nami, zostańcie Super Express Sport, oglądajcie nas, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Łapka w górę, jeżeli Wam się to podobało, zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami. Do zobaczenia, cześć!